Tak. Wszyscy gotowi? Państwo, tak. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się w związku z bulwersującymi sprawami dotyczącymi warszawskiego transportu, przejezdnością miasta, w związku z korkowaniem się Warszawy, w związku z tym, że ta obłędna, nie wiem czy ideologiczna, czy wynikająca z jakichś innych przyczyn, polityka władz Warszawy doprowadza do korkowania się miasta. Obawiamy się, że w październiku, gdy wrócą do miasta studenci, Warszawa będzie już kompletnie zablokowana i nie będzie można się przemieszczać w sposób cywilizowany i w czasie, który jest niezbędny, żeby mieszkańcy, użytkownicy miasta mogli się komunikować. Mamy politykę zwężania miejskich, zwężania ulic. Mamy politykę przeciągających się w sposób skandaliczny remontów. Mamy politykę dezorganizacji miasta i trzeba to skończyć. Jedną z przyczyn podstawowych tej polityki jest to, że władze miasta nie potrafią podejmować odpowiednich decyzji inwestycyjnych. Priorytety inwestycyjne są odwrócone. Aby przebudowywać centrum i ewentualnie w rozmowie czy w dialogu z mieszkańcami ustalać priorytety rozwiązań komunikacyjnych w mieście, należy najpierw rozwiązać kwestie podstawowe, jeżeli chodzi o inwestycje transportowe, czyli budowa obwodnic, czyli budowa linii metra, czyli podziemne parkingi i mosty. Te cztery rzeczy były obiecywane jeszcze w programach poprzedniej pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, a przypominam, że one były oczywiście także w wizji i w projekcie Lecha Kaczyńskiego i byłyby dawno zrealizowane, gdyby ta wizja i tamte programy do 2020 roku, przypominam, ten program były realizowane. Tymczasem rządząca Warszawą Platforma Obywatelska od kilkunastu lat nie realizuje podstawowych wymogów inwestycyjnych, które mogłyby rozwiązać problemy transportowe Warszawy. Jeszcze raz powtarzam, że nie mamy żadnej obwodnicy skończonej, planowano 5, przy różnych tam interpretacjach można by się tylu doszukać, wewnętrznych i zewnętrznych obwodnic, żadna nie jest skończona. To Łódź nawet już ma skończoną obwodnicę jako duże miasto pierwsze w Polsce. Warszawa wciąż nie ma obwodnic. Nie mamy realizacji trzeciej linii metra, czwartej linii metra. Druga jest jeszcze nieskończona. Najdłużej budowane metro na świecie. To jest coś skandalicznego. Nie mamy także obiecanych, chyba 16 było obiecywanych parkingów podziemnych. To jest nierealizowane. No i nie mamy także mostów. 5 mostów było realizowanych, jeden most został zbudowany na południu od Warszawy, ale to nie miasto budowało ten most. Natomiast planowane są kładki, jedna jest realizowana, kładki pieszo-rowerowa. Przypominam, 5 kładek w projekcie władz miasta. 5 kładek co kilkaset metrów w mieście przy nierozwiązaniu podstawowych innych rozwiązań, innych inwestycji, które mogłyby stanowić podstawę rozwiązań komunikacyjnych w mieście. I w tym wszystkim zwęża się ulice, w tym wszystkim przeprowadza się remonty blokujące miasto na wiele miesięcy, a nawet lat. W mojej dzielnicy ulica Saska, odcinek mniej więcej kilometrowy od Waszyngtona do Zwycięzców, był remontowany, proszę Państwa, przez rok. Wymiana nawierzchni plus krawężników. Przez rok remont kilometrowego odcinka ulicy, dość istotnej, bo w gruncie rzeczy łączącej Gocław ze Śródmieściem. Jak długo takie skandale będą realizowane w mieście? Ja już nie mówię o innych skandalach inwestycyjnych. Pokazujemy je cały czas. Także w internecie możecie Państwo obejrzeć skandal z salą kongresową, skandal z brakiem budowy sali koncertowej na ulicy Grochowskiej, skandal ze Skrą czy z Orłem, skandal nawet z kortami w parku
z Karyszewskim, które jacyś szaleńcy odebrali AZS-owi od przedwojny. Akademicki Związek Sportowy gospodarował na tych kortach. Setki, tysiące ludzi wychowanych, piękne miejsce rekreacyjne, zamknięte, ponieważ akurat taki miał pomysł pan burmistrz dzielnicy Pragi Południe na cztery spusty, porosłe krzaczorami, porosłe trawą. No tak wygląda gospodarowanie Warszawy. I w związku z tymi kwestiami transportowymi przede wszystkim i z różnymi planami władz miasta dotyczącymi kwestii transportowych, jeszcze raz mówię, planami, które są zupełnie alogiczne, bo nie są związane z odpowiednią priorytetacją, z hierarchizacją inwestycji w mieście. Najpierw trzeba budować obwodnice, mosty, metro, a później rozwiązywać ewentualnie wewnętrzne kwestie. W związku z tym, że Warszawa jest zakorkowana, radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego, żeby spytać się obywateli naszego miasta o to, jak te rozwiązania wewnętrzne mają wyglądać. Czy my się godzimy na to, żeby zwężać ulice w Warszawie cały czas i w związku z tym korkować Warszawę? Ponieważ konsultacje, tak zwane konsultacje przeprowadzone przez miasto, to nie są konsultacje reprezentatywne. No, wypowiadają się te osoby, które akurat wiedzą, że jest jakaś kwestia konsultacji na stole. Najprawdopodobniej to są te osoby związane w ten czy sposób z władzami miasta, czy też osoby, które są aktywne gdzieś w internecie w sprawach miejskich. To nie jest reprezentatywne dla podejmowania tak ważnych decyzji, jak rozwiązywanie kwestii transportowych. Tymczasem ten wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, wniosek o referendum lokalne, czyli najbardziej demokratyczne narzędzie rozstrzygnięcia kwestii priorytetowych, jeżeli chodzi o politykę miejską, transportową, komunikacyjną, jest blokowany przez władze miasta, przez większość Platformy Obywatelskiej i to blokowany w sposób taki obstrukcyjny, złośliwy. Sesja nadzwyczajna wnioskowana przez radnych Prawa i Sprawiedliwości została rozpoczęta, a następnie przerwana na 2 miesiące pod pretekstem, który warszawiacy muszą także w kontekście tych wyborów parlamentarnych zbliżających się usłyszeć. Ten pretekst brzmi, że sprawy lokalne nie powinny być przedmiotem kampanii wyborczej do Sejmu. Czyli sprawy lokalne 2-milionowego miasta, absolutnie podstawowe dla nas wszystkich, bo stoimy w tych korkach godzinami, nie możemy dojechać do pracy, nie możemy załatwić ważnych spraw, a już sytuacje nadzwyczajne są w ogóle już nie do rozwiązania, bo nie można bardzo szybko się przemieścić z miejsca na miejsce w tym mieście. Te sprawy wszystkie są nierozwiązane i one mają nie być przedmiotem kampanii politycznej. To jest po prostu skandaliczne. To jest naigrywanie się z interesów i potrzeb mieszkańców. To jest pogarda wobec mieszkańców Warszawy. Na to zgody nie ma. Nie może tak być, żeby władze Warszawy były tak aroganckie. Bardzo proszę pana prezydenta Trzaskowskiego, żeby wreszcie podjął temat i zaczął zarządzać Warszawą. Koniec tych kampusów, wyjazdów do Brazylii, zabawy. Tylko trzeba zarządzać miastem, bo pan jest politykiem, którego obowiązkiem jest realizowanie dobro publiczne dla wszystkich warszawiaków. I powinien pan po prostu zarządzać miastem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ spotykamy się dzisiaj, żeby powiedzieć Państwu o tym, jak radni Platformy Obywatelskiej zachowali się w sposób arogancki wobec mieszkańców Warszawy, to chciałbym przypomnieć o tym, jak zachował się Donald Tusk kilka miesięcy temu, kiedy powiedział wprost do jednego z Polaków: odbieram panu głos. A dzisiaj mamy dużo groźniejszą sytuację, dlatego że Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i ich radni w Radzie Miasta odbierają głos mieszkańców Warszawy. 2 miliony osób, które mieszkają w stolicy Polski, mają prawo do tego, żeby decydować o najważniejszych sprawach z punktu widzenia warszawiaków. I o tych 5 sprawach
przedstawionych w inicjatywie referendalnej, chcieliśmy zapytać mieszkańców Warszawy, żeby to referendum odbyło się 2 tygodnie po wyborach parlamentarnych. Jednak widać, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski boją się panicznie głosu mieszkańców Warszawy. Dlatego, stosując pewne sztuczki, przekładają sesję Rady Warszawy na termin 16 listopada, a przypomnę, że wybory parlamentarne mamy 15 października, ale widać, że Platforma Obywatelska ma obywatelskość jedynie w nazwie, a tak naprawdę, patrząc na praktykę działania polityków PO, możemy mówić o platformie antyobywatelskiej. Musimy też dzisiaj przypomnieć, że zarówno Donald Tusk, Rafał Trzaskowski odnoszą się do inicjatywy i referendum lokalnego, i referendum ogólnopolskiego w ten sam sposób, lekceważąc głos wszystkich Polaków i wszystkich warszawiaków, blokując możliwość przeprowadzenia referendum lokalnego. Nie ma naszej zgody na taką arogancję władzy w Warszawie. Nie ma naszej zgody na to, żeby o najważniejszych sprawach decydować ponad głowami mieszkańców. I dlatego dziękujemy też wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy wzięli udział w spotkaniach otwartych, inspirując nas do tego, żeby zgłosić inicjatywę referendum warszawskiego na poziomie Rady Warszawy. I my jesteśmy konsekwentni, ponieważ demokracja polega na tym, że to obywatele decydują, a nie politycy Platformy Obywatelskiej wiedzą lepiej i decydują za mieszkańców Warszawy, czy w przypadku referendum ogólnokrajowego Donald Tusk stwierdza, że on unieważnia referendum. W takim przypadku warszawiacy powinni pójść na wybory i pokazać Platformie Obywatelskiej czerwoną kartkę, dlatego że również wyborcy Platformy Obywatelskiej na tych spotkaniach otwartych przychodzili mówiąc: my chcemy takiego referendum, my chcemy powiedzieć, jakie jest nasze zdanie. A tymi sztuczkami politycznymi radni Platformy Obywatelskiej żonglują, wykonując polecenia Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, którzy panicznie boją się głosu mieszkańców i warto o tym pamiętać. A tych 5 pytań, które przedstawiliśmy w inicjatywie referendum warszawskiego, to były sprawy, tak jak wspomniał pan premier Gliński, dotyczące najważniejszych kwestii: zwężania ulic, strefy wykluczenia komunikacyjnego dla mieszkańców Warszawy, strefy rozszerzania strefy płatnego parkowania bez zgody rad dzielnic, ponad głowami radnych, ponad głowami mieszkańców konkretnych dzielnic. Ale również mówimy tutaj o kwestiach, które budzą ogromny niepokój również w elektoracie Platformy Obywatelskiej. I Donald Tusk i Rafał Trzaskowski o tym wiedzą, że te radykalne, lewicowe pomysły Rafała Trzaskowskiego nie cieszą się poparciem mieszkańców Warszawy. I dlatego zamiast poddać pod głosowanie i uzyskać realny wynik, jakie jest zdanie warszawiaków w tych kwestiach, uciekają się do tego, żeby przerywać sesję i unieważniać kolejne referendum, w tym przypadku referendum lokalne. I na koniec chcę, żebyście państwo również pamiętali, że przez 5 lat rządów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie nie było ani jednej inicjatywy referendalnej Platformy Obywatelskiej, samego prezydenta miasta. Dlatego, że politycy PO chcą ponad głowami mieszkańców o wszystkim decydować. Dla nich głos mieszkańców się nie liczy. My, jako Warszawskie Prawo i Sprawiedliwość, będziemy konsekwentnie walczyć o to, żeby w ramach demokracji bezpośredniej, w ramach inicjatywy referendum lokalnego o najważniejszych sprawach dla naszego miasta decydowali sami mieszkańcy Warszawy. Dziękuję bardzo i o szczegółach też tej inicjatywy i o kulisach opowie przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, pan Dariusz Figura. Szanowni państwo, temat miejskiej polityki transportowej to jest też temat wiarygodności pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja przypominam rok 2018 i ogłoszenie programu przez pana prezydenta. Miało być zwiększenie tempa realizacji inwestycji komunikacyjnych. Z tego zostało jedynie tempo 30 na 90% ulic miejskich.
miało być budowę nowych dróg. Z tego zostało jedynie zwężenie nowych dróg. Co znaczy tempo 30 na 90%? Tempo 30, czyli ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km na godzinę na 90% powierzchni miasta. To jest recepta na paraliż miasta. Zamiast budowy nowych dróg mamy zwężanie nowych dróg. Zamiast obiecanych nowych miejsc parkingowych mamy likwidację obecnych. Nastąpiła radykalna zmiana polityki transportowej miasta bez na niekorzyść, bez jakiegokolwiek przyzwolenia społecznego. Konsultacje w tych sprawach są kompletną fikcją. Jeżeli w takich konsultacjach uczestniczy 1000 osób z kawałkiem, zwykle zainteresowanych aktywistów miejskich, którzy popierają tego typu rozwiązania, to jest fikcja, a nie pytanie mieszkańców o zdanie. Ten temat toczył się przez ostatni rok, zaczynając od konsultacji, poprzez sesję nadzwyczajną Rady Miasta w sprawie tempa 30, poprzez pytanie mieszkańców właśnie na spotkaniach z mieszkańcami. Sam projekt inicjatywy referendum lokalnym został ogłoszony w czerwcu. Opiniowanie trwało aż tak długo, wreszcie nastąpił moment kulminacyjny, czyli sesja nadzwyczajna. I co się okazało? Na sesji nadzwyczajnej oczywiście nie będzie prezydenta, który w tym czasie spotyka się z mieszkańcami, ale uwaga, Radomia. Żadnej dyskusji nie będzie, bo zaraz jest ogłoszona przerwa na 2 miesiące. Szanowny panie prezydencie, bardzo proszę nie bać się mieszkańców. Bardzo proszę, pozwólcie mieszkańcom zabrać głos w sprawie waszej radykalnej zmiany polityki transportowej, zmiany na gorsze. Myślę, że naprawdę warszawiacy zasługują na głos. Dziękuję. Szanowni państwo, przesunięcie na ponad 2 miesiące sesji, która była poświęcona tematowi referendum.